Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury. Czas odosobnienia sprawił, że artyści stracili kontakt z publicznością, a my nie możemy porozmawiać ze swoimi ulubionymi aktorami, muzykami, tancerzami czy plastykami. Postanowiliśmy zaprosić ich do naszych domów. Oczywiście wirtualnie. Dziś łączymy się z Cezarym Bednarczykiem, artystą malarzem z Zielonej Góry. Jest asystentem na Uniwersytecie Zielonogórskim w pracowni rysunku i intermediów u profesora Radosława Czarkowskiego. Dzień dobry, Czarku, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Ago. Czarku, pandemia zabrała aktorom, muzykom i tancerzom scenę i publiczność. Natomiast ty nie masz takich przeszkód. Czy izolacja sprzyja pracy twórczej? W moim przypadku, no, to nie jest tak do końca, że ta pandemia nie zabrała mi miejsca na twórczość, aczkolwiek z malarstwem jest o tyle dobrze, że no, jeżeli nie ma miejsca, nie ma pracowni, nie ma miejsca na wielkie formaty, to jest na przykład akwarela i małe formaty i możliwość pracy przede wszystkim w domu, też wśród domowników i tutaj jakby nie ma problemu, że będzie przeszkadzać zapach terpentyny, farb czy cokolwiek. No właśnie widzę czubek jakiejś małej główki, czy towarzyszy nam twoja córeczka? Tak, 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 jest Marcelinka tutaj z nami. Cześć Marcela. Pani mówi cześć. Czarku, ale mówi ci cześć. Jak się pracuje w takim towarzystwie? Czy wolisz tworzyć w dzień? Czy jest w ogóle ku temu możliwość? Czy wolisz pracować wieczorami? Więc tak, zupełnie szczerze odpowiem, że za dnia nie ma takiej możliwości. No chyba, że mówimy o sztuce abstrakcyjnej, to tutaj jak najbardziej z Marceliną taką twórczość uprawiamy za dnia wspólnie. Także, zupełnie szczerze, to pracuję nocami. Jeśli chodzi o akwarele, to pracuję nocami, wolę ciszę, spokój i wtedy dopiero tak naprawdę mogę poczuć ten komfort pracy. Długo takie sesje malarskie trwają, czy zarywasz nocy? Tak, wiąże się to z zarywaniem nocy, aczkolwiek zawsze za dnia można sobie to jeszcze odbić na drzemce z Marceliną. Czarku, Delacroix powiedział, że gdyby nie miał farb, malowałby błotem. Ty w jednym ze swoich wywiadów też mówisz, że masz wewnętrzną potrzebę tworzenia. Czy to można już traktować w kategoriach uzależnienia? Myślę, że jak najbardziej. Jak najbardziej. Ja tak naprawdę okres pandemii pokazał mi trochę, że jestem cholernie od tego uzależniony i uwielbiam malować, czy to akwarele, czy malarstwo olejne. Generalnie co wieczór staram się, jeżeli tylko powiedzmy nie jestem jakoś wybitnie zmęczony, co wieczór staram się malować. Lwia część twoich prac to właśnie akwarele. Mówi się, że to trudna technika. Co cię w niej kręci? Właśnie, akwarela jest taką właśnie trudną techniką, nie wybacza błędów, no chyba, że mówimy tutaj o jakichś takich abstrakcyjnych przedstawieniach. Natomiast co mi się podoba w akwareli? No to, że właśnie masz tak naprawdę mega moc się kryje za tymi farbami. Niby malarstwo olejne potrafi przedstawić nam rzeczywistość taką realistyczną. W akwareli można też to osiągnąć, tylko wiadomo, to wymaga pracy i wielkich umiejętności. A jakoś tak jest u mnie, że ja uwielbiam takie proste rzeczy. Pamiętam na studiach kiedyś, na zajęciach z fotografii, przedstawiono nam działanie kamery obskury. I pamiętam, że cholernie mnie to wtedy zaciekawiło, że w małej puszce, powiedzmy po kawie, można sobie zrobić zdjęcie. I te proste rzeczy jakby ze mną cały czas są i staram się jakby nie komplikować sobie tego wszystkiego. Sam powiedziałeś, że akwarela nie wybacza błędów. W takim razie, czy jest w ogóle tutaj miejsce na spontaniczność, czy musisz być całkowicie przygotowany, zanim powstanie taki obraz?
To zależy od podejścia indywidualnego każdego, kto po prostu akwarelą się zajmuje. Tak naprawdę to, co zaakceptujemy, to jest nasze. Czego nie zaakceptujemy, niestety zostanie. Albo przechodzimy do następnej pracy, albo ciśniemy dalej. Zauważyłam, że ostatnio bohaterką jest Zielona Góra, no i okolice. Czy szykujecie jakiś cykl, czy planujesz wystawę? Wystawy jako takiej w planach nie mam. Zielona Góra, no cóż, jest to miejsce no najbliższe memu sercu. Tutaj się urodziłem i tutaj jakby do tej pory działam i funkcjonuję. Okres jakby pandemii też nie sprzyja wyjazdom poza miejsce zamieszkania, więc jakoś po prostu tak samoistnie, naturalnie zacząłem tworzyć w większości widoki z Zielonej Góry. Czarku, podobno studiowałeś przez 3 lata filozofię. Czy ma to jakiś wpływ na twoje malarstwo? Na malarstwo myślę samo w sobie nie. Być może na światopogląd to jak najbardziej. Swego czasu właśnie, będąc na studiach w filozofii, gdzieś sobie takie zdanie wymyśliłem, że filozofia to jest takie atelier dla malarza. To, co jakby malarz namaluje, filozofia może to odzwierciedlić jakby w swoich mądrościach. Czy w mądrościach filozofii w ten sposób. Dziś jesteś asystentem w pracowni rysunku i intermediów na Uniwersytecie Zielonogórskim. Co chciałbyś przekazać swoim studentom? Czego chciałbyś ich nauczyć? Przede wszystkim chciałbym ich nauczyć samodzielnego myślenia, tego, że jakby współczesne nowinki techniczne nie zawsze są ułatwieniem. I staram się zawsze w jakiś sposób odwoływać się do tych najprostszych, tradycyjnych założeń, czy tam powiedzmy technik związanych z malowaniem, czy szeroko pojętą twórczością. Czarku, gdzie twoje prace można zobaczyć w sieci? Więc tak, dawno, długo już się wnosiłem z zamiarem założenia jakiegoś takiego miejsca, gdzie można te prace moje jakby oglądać i jest do tego łatwy dostęp. I tak w tym okresie koronawirusowym powstała strona założona na Facebooku, po prostu Cezary Bednarczyk i tam nie można szukać, tam można szukać akwareli i raczej to będzie taka strona, gdzie będą głównie akwarele. Natomiast powstało również konto na Instagramie, również Bednarczyk Cezary. Tam oprócz akwareli wrzucam również prace olejne z lat ubiegłych, które nigdy jeszcze nie były nigdzie pokazywane. Także to są takie dwa miejsca. Ludzie często onieśmielają galerie i negocjacje cenowe z artystami. W jaki sposób ktoś mógłby się z tobą skontaktować i nabyć twoją pracę? Generalnie najlepiej poprzez stronę na Facebooku czy na Instagramie. Jak najbardziej można się kontaktować. Tak też to do tej pory wygląda, bo kilka obrazów już się udało sprzedać, także nie ma problemu, kontaktujemy się przez stronę. Można to traktować jako klasyczną transakcję, nie ma czego się bać. Tak, jak najbardziej. Czy masz jakieś autorytety w świecie artystycznym? Moim takim wielkim malarzem, największym malarzem jest chyba Francis Bacon. I to tak od zawsze powtarzam. Człowiek, który w XX wieku tworzył obrazy figuratywne, kiedy już królowała jakby abstrakcja i nikomu nie chciało się już tworzyć właśnie obrazy figuratywne. A on pokazał, że można to robić na nowy, oryginalny sposób. Także on. A co do innych autorytetów, ja może powiem tak, w obecnych czasach i poprzez dostęp do różnych rzeczy, poprzez dostęp do jakby przez internet do całego świata, tych artystów jest masa, w obecnym czasie, masa świetnych artystów. I tak naprawdę
Możemy tylko sobie sami szukać i wybierać tych, którzy nas jakoś specjalnie urzekli. A jeśli chodzi o twoje artystyczne marzenia, o czym marzysz? Marzę o tym, żeby móc żyć z tego, co namaluję. I nic więcej. I tego ci życzę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Kiedy już będzie bardziej sprzyjał czas temu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam was. Trzymajcie się, pa, pa. Cześć.